Siemaneczko moi kochani, witam was w dzisiejszym odcinku Dzisiejszy odcinek będzie trochę nietypowy, bo ponieważ e, będę chciał się odnieść do pewnego kanału a kanał nazywa się Jarek na emigracji e, facet nagrywa sobie w Londynie pokazuje swoje życie e, więc, i opowiada też o trudach i o, o nas Polakach jacy my jesteśmy w Wielkiej Brytanii, w Londynie więc e, ja chciałbym po prostu odnieść się trochę do tego, bo ponieważ, e, tak jakby, no nie podzielam wszystkiego, całej opinii, całego tego jego myślenia, pokazywania, jak, tu, jak tutaj źle jest, bo w sumie on tylko pokazuje, e, można powiedzieć, te gorsze tylko same strony, z tego co ja wnioskuję na jego odcinkach. Bo sam jestem jego widzem, oglądam go praktycznie codziennie, e, nic do niego osobiście nie mam, bo ponieważ każdy ma swój kontnest i sobie nagrywa. O czym chce. Nie będę oczywiście tutaj sprawdzał, i tak, co niektórzy mówią, czy on jest żonaty, czy nie, czy jak tam jego życie prywatne wygląda. To mnie nie interesuje. Każdy sobie kreuje swoją, swoje życie jak chce, ale po prostu do pewnych kwestii chciałem się odnieść, bo ponieważ no, trochę, mnie trochę mnie bulwersują i denerwują te jego wypowiedzi na temat jacy Polacy tutaj są albo że, mu inne, nacje, albo, że inne nacje mu przeszkadzają. To więc moim zdaniem to po pierwsze, on nie, jeżeli przeszkadzają mu jakieś inne nacje, tak samo jak tutaj Polak dla Polaka jest, no to moim zdaniem to powinien wyjecha do innego kraju, tam gdzie jest lepiej, tak? Oczywiście on zawsze mówi, że nie wszyscy Polacy są tacy sami, że są mi hejterzy, są mi i dobrzy ludzie, którzy go oglądają i się wypowiadają do niego w dobry, spo w dobry, w dobry, w dobry sposób. Więc, y, oczywiście, też wiem, że zaraz będzie, że będę chciał się próbować wybić na jego kanale. Oczywiście, ale to, to nie z tych rzeczy. Tego po prostu chcę się wypowiedzieć, bo, ponieważ ja tutaj mieszkam 16 lat, więc y, dużo rzeczy, co on mówi, to, to trochę no, można wnioskować, że to są takie wyssane bajki z palca. No, ale tak jak ja mówię, nie widziałem, nie słyszałem, tylko słyszę, co on opowiada. To, jak można powiedzieć. Trzeba mu wierzyć na słowo, bo jak to można sprawdzić, zweryfikować. A ja też nie będę sprawdzał, weryfikował, tylko wierzę na słowo, co się u niego dzieje i jak tam pokazuje swoje życie w Londynie, tak? Pokazuje oczywiście Londyn z tej ciemniejszej strony, że jest brudno, że są kolorowi, że jest multikulti, to jest zła rzecz, że menadżerowie czy Angola są. Tak, bardzo dużo słyszę, że dużo ludzi mówi, że Angola są jak to się mówi, dwulicowi, ale to, to nieważne, to może być Polak, może być Litwin, Rusek, może być to Holender, Niemiec, każdy się może być, to zależy od człowieka, a nie od narodowości. Ja Wam powiem szczerze, ja tu tyle lat mieszkam i nigdy się nie spotkałem z jakimś e hajtem, jeżeli chodzi, że jestem z innej narodowości. E nikt mnie nigdy nie zbluzgał za to, że jestem Polakiem, nikt mi nigdy nie powiedział, że e wró wróć do swojego kraju, bo mi pracę zabrałeś bo nam tylko prace i benefity zabieracie tutaj zawsze Angole byli dla mnie nieważne, czy to są, można powiedzieć dwulicowi, czy tam jacy w urzędach czy gdzie, to że tacy ludzie w urzędach powinni być, bo im za, oczywiście za to płacą też, tak, nie więc tak mówię, no nie podzielam dużo rzeczy, dużo rzeczy nie podzielam tak jak on się wypowiada w kwestii, że chodzi o życie tutaj w Wielkiej Brytanii oczywiście tu życie też nie jest kolorowe bo to jest prawda, że tak tutaj oczywiście w poprzednich filmikach Wam tu opowiadam, że życie tu też jest bardzo drogie, też tu się żyje coraz ciężej, ale skoro, jeżeli y, się wypowiada mnóstwo codziennie na temat, że się tu źle żyje, źle żyje, to moim zdaniem no to powinno się chyba kraj zmienić. Oczywiście y, on mi tu nie przeszkadza, żeby nie było, że ja tutaj jakiś jestem y, cięty na niego, czy, to, czy tak mówię, osobiście człowieka nie znam. Więc y, ja tam nie. Jak mówię, nie, nie będę teraz go na, pu na punkty pierwsze roz, rozkrajał, czy on mówi prawdę, czy nie, czy kłamie, czy jest tak, czy siak, czy go widziałem, czy nie widziałem, czy mam jakieś informacje z innych źródeł. Nie, po prostu tak się chciałem tego wypowiedzieć, bo ponieważ. E, bardzo duża rzesza ludzi, których nie jest tutaj w Wielkiej Brytanii, z Polski czy tam z innych, dużo ludzi go z Polski ogląda, i też może sobie kreować taką opinię na temat tego kraju. Bo, ponieważ przez jego, jego odcinki, jego, jego po prostu taki, można powiedzieć, trochę jak to można powiedzieć, żeby nie stwierdzić od razu, że on jest tylko tak jakby wiecznie niezadowolony i taki, jakby pokazywał syndrom wiecznego Polaka, który jest wiecznie z niczego niezadowolony. Ym, można powiedzieć, taki ym, ma bardzo specyficznych specyficzny hu, poczucie humoru, tak można powiedzieć. Więc. To nie każdy, może mieć, nie każdy może podzielać właśnie jego, jego humor, jego opinię, dlatego ja się też wypowiadam. Oczywiście pozdrawiam, Jarek. Też trochę też trochę tak właśnie yy, nie, na, nie bardzo mi się też podoba. Oczywiście, ja go rozumiem, że jak on ciśnie ludziom w komentarzach i na live'ach, bo ponieważ ludzie go cisną. To się tro, to trochę ma rację, bo. No bo Skoro jeżeli ludzie, jak wiadomo, każdego z nas, jakby ktoś kogoś po prostu ubliżał czy cisnął, no to ono niestety też by nie będzie stał i będzie udawał, że jak ktoś mu pluje w twarz, a mówi, że deszcz pada, tak? No niestety no tak nie jest. Ale jak nieraz on się wypowiada na tych właśnie filmikach swoich i tak samo na tych swoich właśnie live'ach, no to... Tak bardzo zdziwiony jestem, że i tak ma bardzo taką dużą oglądalność, albo ludzie po prostu go lubią oglądać, bo lubią sobie z niego zwałkę mieć jakaś część ludzi, bo ponieważ no naprawdę no jak on się w niektórych filmikach wypowiada, że jak na przykład e, on, on twierdzi, bo ktoś w Polsce nie może zarabiać 28 tysięcy, tak jak o to ostatnio powiedział e, u siebie na odcinku miesięcznie, że on, że, że chyba Jenów albo rubli. A może zarabia, dlaczego nie? Po co ludzie, jak mają e, s, e, dobre zawody, bo on twierdzi, bo on jest piekarzem. Jak co ludzie mają zawody jak typu hydraulika, czy elektryka, czy mula, czy są murarzami, czy są właśnie wykończeniówką, robią, e, jak to się mówi, w domach, to bardzo dobrze pieniądze zarabiają. Proszę na przykład, mogę, można sobie, zapraszam na kanał e, Aras Life in Poland. On ma swoją działalność, proszę zobaczyć. On też w filmikach mówi, ile. I ile bierze za dane, za łazienki, za wykończenie, za ten, za remont i co? Nie da się też zarobić w Polsce, też się da zarobić w Polsce. To nie jest mówione, no niestety, no. Tutaj jest tak samo, też mówię, że jest bardzo ciężko. Jeżeli tu też się nie wynajmie za minimum wage, czyli za minimalną krajową, tutaj też się mieszkania nie wynajmie, więc. Y Przykładowo, nawet minimalną, na no, jak się zarabia te 14, bo tak on mówi przysłowiowe, 13 albo 15 funtów na godzinę, to nie trzeba tylko mieszkać w obozie bo to Londyn, to się nie wynajmie samemu. Tutaj nawet u nas w Bedford, mieszka, zarabiając 13 funtów na godzinę, hmm. też się nie wynajmie mieszkania samemu, bo to też są bardzo duże koszta. Tutaj tak samo ludzie mieszkają, bardzo dużo ludzi mieszka na pokojach. I taka też jest prawda. Jeżeli mają rodziny, to wiadomo, dwie pensje, to tutaj można myśleć o wynajmie mieszkania albo domu. A nie, że bo to tylko w Polsce u nas jest tylko bida i nieszczęśliwi ludzie. Albo moim zdaniem, skoro jeżeli on mieszka. Oczywiście mieszka w Polsce, nie mieszka w Polsce, znaczy przepraszam, nie mieszka w Polsce, a wypowiada się na temat ludzi wyboru, na kogo głosowali, że zapomnieli jak było. Oczywiście to są ludzi wybór. Wybrali teraz tak, to ludzie będą te, jak to się mówi, naważyli sobie piwa, muszą je będą musieli wypić. No niestety, będą musieli z tym żyć przez następną kadencję. A jeżeli oni nie będą im pasować, to sobie wybierą następny rząd. I tyle. Po prostu to mi się nie podoba. Ja osobiście mówię, no niego nic nie mam. Ale no nie podoba mi się to, jak on się wypowiada na temat naszej nacji. Oczywiście on może mówić, że jak on to zawsze mówi? Ja nie narzekam, ja tylko mówię, jak jest. Ale skąd on może mówić, tak jak on powiedział jeszcze raz, na, jeszcze raz przywrócę, e, komentarz o tej osobie, która mówi, że ona zarabia 28 tysięcy miesięcznie. Skąd on może wiedzieć, czy ona tyle nie zarabia, jak on nie był w, ich, w jego butach? Nie wie, czy on, e, jak on do tego doszedł, czy faktycznie tyle zarabia, czy nie. Skąd on może wiedzieć? Tak samo ludzie wtedy mu zadają pytania, różne rzeczy na temat jego życia i, i się nie, ludzie się interesują, no niestety no, ale że on tak zaraz też wszystkich zaraz właśnie też, omówi, że ludzie go hejtują, a on też ludzi hejtuje, swoich, e, jak to się mówi, oglądują właśnie swoich e, widzów i w ogóle, nie, więc nic. To tyle będzie na temat Jarka, bo się rozgadałem na tyle 10 minut, no więc ja po prostu chcę powiedzieć, że nie jest aż tak czarno, jak to on pokazuje tutaj w tym kraju, więc można sobie, nie tylko mu, czy ja, czy na przykład Urban w Londynie, co jest ten właśnie jego ziomek, on pokazuje akurat z Londyn czy Anglię z innej strony, pokazuje co Anglia ma zaoferowania i. Jak każdy kraj ma dwie strony medalu. Ma czarną i, z... i, i złotą, nie? Czyli dobrą. Złą i, i dobrą stronę. Jak każdy kraj. Więc to tyle będzie na jego temat. Jaki temat jeszcze chciałem poruszyć? To poruszyć chciałem temat e, wojska. Bo też widzę, bardzo dużo ludzi się na temat wojska wypowiada o tych nowych e, rozporządzeniach rządu. Na temat, że się trzeba będzie od dostania wyzwania wstawić Bodajże 6 godzin, tak? Jeżeli się nie wstawi, to 3 lata więzienia, a jeżeli się będzie uchybiać od wstawienia się, nie będzie się kontaktowania typ od momentu dostania wezwania, że dlaczego się nie można wstawić, no to jest chyba na starcie 5 lat, tak jak to mówią. Więc ja tylko po prostu zastanawiam się, jak to będzie właśnie z tymi, jak, z tymi ludźmi, co my tutaj na przykład za granicą jesteśmy. Tak na przykład, ja nie mam meldunku w Polsce. Więc jestem ciekaw właśnie czy przyjdzie do na przykład mojego starego adresu, list mi wyślą, ale właśnie nie wiem. No też coś tam słyszałem, że z jednym kolegą rozmawiałem w pracy, że mówił, że nas się to nie dotyczy, bo jeżeli udowodnimy, że tu mieszkamy za granicą e, dłużej jak e, jakiś określony czas, to wtedy nas to nie obowiązuje. Że nie jesteśmy tak jakby w pierwszej kolejności, czy jakoś tak, nie mam pojęcia. Ale I też widzę, że właśnie dużo ludzi się wypowiada na temat, właśnie, czy by poszło walczyć, czy nie, czy by uciekało, czy wiecie, bo to zaraz o niej jesteś patriotą, jak nie pójdziesz walczyć. Ja Wam powiem szczerze, że, że dla mnie jest najważniejsza moja rodzina, więc co by się nie działo, to ja muszę najpierw im zapewnić bezpieczeństwo, więc. Nie. Tak dużo ludzi teraz mówi. Nie walczyłoby teraz, bo to jest, jak to się mówi, wojna polityczna. To są polityków, bo nikt z dzieci z polityków, czy tam z wyższych sfer, by nie poszedł walczyć, nie, dost nie dostaną wezwania. Tylko będzie uchybienia, załatwienia na lewo, pewnie jakieś, wiecie, yy, pisemka od doktora, że nie może iść, bo ma ból ślepej kiszki, czy czegoś i koniec. No. I tak będzie, a... A ty młody, zwykły do Szaraku, idź i walcz za, za to, co politycy z, robią z naszym krajem. I to nie tylko znaczy, czy ci tam z, na Ukrainie tak samo dużo teraz burdów wychodzi, więc też się nie dziwota, że ludzie też walczyć nie chcą. I też uciekają. Wiecie. Za II wojny światowej, tak można powiedzieć, że łatwiej było sterować też ludźmi, bo ludzie też byliśmy, nie było nas na mapie przez 120 lat. Więc wiecie, patriotyzm był bardzo silny w tamtych czasach i ludzie nie chcieli po prostu powrotu być pod zaborami albo nie chcieli się po, nie chcieli się swojej wolności pozbyć. Więc też inaczej jak teraz. Teraz ludzie trochę są bardziej, nie ma tylko jednej, jak to się mówi, strony, jakby o informacje. Tylko jest internet, jest dużo innych mediów, dużo ludzi, na przykład wojskowych, ma te swoje kanały, czy YouTube'owe, czy inne, czy w programach występują i można więcej informacji zdobyć niż, niż wcześniej. Wcześniej tylko był telewizja i każdy jak w telewizorek patrzył, to telewizorek mówił prawdę i tak ma być. No i jest tyle moi kochani, to jest tyle, co chciałem powiedzieć, to więc trzymajcie się, zapraszam do następnych odcinków, jeszcze raz chcę bardzo podziękować za nowych subskrybentów, za komentarze, za lajki, za to, że jesteście ze mną. I jeszcze raz nie mam nic do Jarka. Życzę mu jak najlepiej, ale po prostu no mówię: no w wielu kwestiach ja mam inne zdanie. Też oczywiście zapraszam na jego kanał. Oglądnijcie sobie. To trzymajcie się. Na razie. Jo.